To jest niemożliwe, no. To jest niemożliwe. Nie przejmuj się by lepiej. Zostaw mnie. Nasza Geksa jeszcze nie rozprze, grubercik. Jeszcze nie roz 4-0. Niech mi jeszcze raz ktoś przypomni, że nasza Geksa przegrała, to normalnie zamorduje, no. Dobra, dobra. Bercik, już jest wszystko okej, Berciku, spokojnie. Przecież co ty myślisz, po co ja tu przychodzę do tego baru? Po to, żeby zapomnieć, tak? To jak ją mu przywoz zapomnieć, no? No ale jest już okej, wszystko. Dzień dobry, poczta. Proszę bardzo, tu do podpisu. Ale nasza Geksa przerżnęła nie 4-0, normalnie 4. liga, albo 5. Spokój! Stój! No widzisz, Klaro, to jest właśnie Górny Śląsk. Twoje przyszłe Eldorado. Całkiem przyjemnie. Wyobrażałam sobie znacznie gorzej. Tak? A jacy tu przyjemni ludzie mieszkają. Na przykład mój przyjaciel Berci. Złoty, cudowny człowiek. Niedługo go poznasz. Tak? Już nie mogę się doczekać. Stoi mi pokój! Dziś jest nienormalny! O! A to jest Hubercik. Uroczy kuzynek Bercika. No, cześć. Cześć, wujek. To jest Klara, którą poznałem właśnie w pociągu pośpiesznym linii Warszawa-Katowice. Dzień dobry. Dzień dobry. On ma wszystkie zalety wujka Bercika. I w dodatku nie jest psychopatą, tak? A kto nie jest psychopatą? A nie, nic, tak żartowałem. No co tam słychać? No ja właśnie szukam wujka Bercika, bo dziecia mi kazała. I mogę mieć z tym mały problem. Problem? No, bo wczoraj Geksa przegrała 0-4. A, no to może być problem, rzeczywiście. Lepiej ci już? No jak może być lepiej, jak dalej jest 4-0? Czym tak? Wiecie co, jak wy w ogóle możecie z tym nienormalnym psychopatą wytrzymać? Idzie się do niego przyzwyczaić. Może i idzie, ale bez imię. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Nie dość, że dalej jest 4-0, to jeszcze teraz mu buła na głowie. No ale Bercik, jak ty możesz o tym zapomnieć, jak ty się durszą o tym przypominasz? No. A jak ja mu o tym zapomnę, jak żeś mi dał i na jedne piwo? O nie, Bercik, ty mi już wisisz dycha. Ja? Kipuś, wiesz co? Nie wypominając mnie, ty dycha wisisz. Ja również o tym też chciał zapomnieć. No ale jak to, przy jednym piwie? Klupni mój, no w tałek może zapomnij. O nie, nie ma mowy, kaj są moje pieniądze. I moje. No sorry wujek, że cię wyciągnąłem, ale wiesz, ciocia... Nie wujek, i no ujek, dobra? Dobra. Poza tym i tak, że już miał wychodzić prawie. Patrz, patrz co za chacharstwo. Patrz, taki hasiok na środku drugi ci postawił, wiesz? Ja sobie czasami tak myślę, że pieruna... Wy gorole ze Sosnowca, to wy czasami żeście są lepsze, oczywiście czasami ino, nie? Jak te całe hamysy, wiesz? Nie no, chwila. Teraz to, że chyba przesadził. Zresztą, czy ja wiem. Wiesz co, wujku, znaczy ujku. Ujku? Ujku, dobrze. Podchlebiasz się, znaczy coś wody mnie chcesz, tak? Ja? Skąd? Nie? A co żeś chciał powiedzieć? Nie, nic, ja nic nie chciałem powiedzieć. Akurat. No dobra, chciałem powiedzieć, że... O, że widziałem wujka Zbyszka z nową panią. A. Co? Z nową panią? A. O, będziemy cię pleców. Co? Znaczy nic, tak inną godą. Ty, a nie wiesz przypadkiem, gdzie ona będzie spać? No, coś tam mówili o hotelu. A. No dobra wujek, nie będę tak dalej przedłużał. Słuchaj, no potrzebuję dychy. Zaprosiłem Karolinę do kina i... Nie ma dychy, nie mam dychy. Skąd ja ci chopię dycha wezna? Ja są Wiszał Alojza. Lepiej nie godać. Dobra, nie to nie no. Co? Nie smakuje ci, a? Nie. Ale przecież to jest bardzo dobra zupa. Bardzo dobra zupa. Patrz, co za górskie wychowanie. To jest bardzo dobre wychowanie i to jest bardzo grzeczne dziecko. Oczywiście. Teraz to się podlizać, a na plecami obgodać, nie? Daj spokój synkowi. To nie ją mam dać. I no ty możesz dać. I to nie spokój, a dobra zupa na stół. A co się wadzi w tej zupie? No wszystko. Przede wszystkim jest za słono, a po drugie za dużo pomidorów. Ale to jest pomidorówka. No właśnie, tradycyjno śląsko pomidorówka. Z tradycyjnych śląskich pomidorów. I co? Za dużo soli, no. Za dużo pomidorów, no. Za ciepło, za tłusto. A przede wszystkim
No? Przede wszystkim za mało soli. Cóż, żeś, za mało soli. Nie przeszkadzaj sobie, synek. Jedz grzecznie. Jezus, masy, to tak już 20 lat. No ale co jest złego w tej zupie, no? Nie wiesz, wynik wczorajszego meczu. Halo! Cześć, Andzia. Cześć, proszę. Dzień dobry. To jest właśnie Klara. To jest Andzia. Byliśmy Anna Dworniuk. Byliśmy na bazarze i no i właśnie tak wpadliśmy do was. O, widzę obiadek. Proszę. Zbyszku, no co ty? Nie będziemy państwa obiadać. Ale proszę bardzo, jest jedna wolna porcja. Wolna porcja? Wujek się zwiesił. Pyszne, naprawdę, bardzo dobre. Klaro, to ty nawet nie wiedziałaś, jak Andzia wspaniale gotuje. Prawda, Bercik? Bercik, zachowuj się. Gości mumy. No właśnie. A co ze śląską gościnnością? No przeca siedza, nie? Aha. Nic nie godą, pierna jeżeli gościnny jak sto diobów. Zęby mnie już bolą od tej gościnności, ale nic, siedza. Przepraszam, pani Klaro, a co panią sprowadza na Śląsk? Nie, Klara jest psychologiem, prawda? Tak, zgadza się. No, prowadzi się na Śląsku taką grupę terapeutyczną, jest jako moderator. Co za... Co? Cicho, ciebie to i tak nie interesuje, jesteś obrażony. Zresztą, Klara, powiedz sama. Grupy wsparte są przeznaczone dla osób, które mają niewielkie problemy ze swoim funkcjonowaniem. O, to może wujek. Hubert, uspokój się. Trzymaj dziób, co mnie masz za wariata? Ale właśnie, wiesz, Bercik... Ty, nie, w zasadzie to dziecko ma rację, bo ty się od rana zachowujesz jak takie świrnięte tamagoci, wiesz? Ale do grup wsparcia nie chodzą wariaty, tylko normalne osoby, które mają problemy i się tego nie wstydzą. No, to dziecko ma rację. No. Właśnie, Bercik, jakbyś się zgodził wziąć udział wiesz, w takiej grupie wsparcia, no to byś udowodnił, że nie jesteś psychopatą. W życiu się nie zgodzę. No to szkoda. Byśmy wieczorem poćwiczyli z Klarą, prawda, Klara? No, i moglibyśmy tutaj razem spać. Ona też. O Jezu, kompot, jeszcze kompot. Nie, 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 tak, nie, Zyszek, to jest bardzo dobry pomysł. Mogłaby tu pani spać. Nie trzeba, ja mam pokój w hotelu. Ale nie, nie ma sprawy. Grupy wsparcia to jest bardzo mądry pomysł. Ja bym bardzo chętnie wieczorami z wami poćwiczył. Nie ma sprawy. Tak, oczywiście, tego wymaga tradycyjność, śląską gościnność. Moment, sprawdza, czy kaj jest ta nowa gąbka do mycia pleców? Co? Nic. Wujek. Co? Przegiąłeś. Co przegiąłem? Ale mu się humor poprawił. Rozumiem, Bercik, że teraz poćwiczymy, tak? Co poćwiczymy? No, grupę wsparcia. Wie pani co, może by się pani chciała tak wykąpać po podróży, co? No dobra, w porządku, ćwiczenie grupa wsparcia. I zapewcić, że chcesz sobie pomóc, to dobrze. No tak, bo nowoczesny człowiek to powinien się umieć nowoczesny sposób pomóc swojej psychice. No i to mi się podoba. No a propos, to my mamy gąbka, taką nową gąbkę, fajną taką. Andrzej, nie wiesz, jaka jest ta gąbka przypadkiem? Przestań gadać głupoty o gąbkach, nie bierzcie się do roboty. A może przejdziemy do pokoju, zapraszam. Nie, nie, kuchnia jest dobra. Im intymniej, tym lepiej. Aha, no dobrze. Właśnie, Klaro, chciałbym, żebyś powiedziała mojemu koledze z wojska, o co tu się rozchodzi. Właśnie, Klara. Mam na imię Klara. A Hubert Dworniuk, który tego czynu się mieszkańcze. No i w tych grupach wsparcia chodzi o to, aby wydobyć na światło dzienne pewne skrywane problemy. Mhm. No, na przykład asertywność. Albo jej brak. No, to jest problem dynamiczny, ale właściwie nie, to potem. Najpierw agresja. Czym może być spowodowana agresja? No co? Agresja to jest... O! Bercik jest agresywny, nie ma to tamto. No i z tą agresją możemy sobie poradzić poprzez zdefiniowanie konkretnego mechanizmu wyparcia i dotarcia do jakichś traumatycznych przeżyć z dzieciństwa. Oczywiście rozumiecie, o czym mówię. No, oczywiście. To proste. Prawda, Bercik? Tak, proste. Mechanizm zaparcia mu opanowany. Jak człowiek zeżar za dużo, to wtedy... Ej, wiecie, co? Nie chodzi o zaparcie, ale o wyparcie. Chodzi o zaparcie, ale wyleczone.
Mechanizm wyparcia następuje wtedy, gdy tłumimy w psychice pewne bolesne doświadczenia z przeszłości. Niby je zapominamy, ale aby ostatecznie je wyrzucić z psychiki, musimy o nich sobie jeszcze raz przypomnieć. I w tym pomocny jest moderator grupy wsparcia, czyli na przykład ja. Pomagam pozbyć się traumatycznych, czyli bolesnych przeżyć. Jarunie, ja miał kiedyś takie traumatyczne te wspomnienia, jak to pani Godo. Miałek właśnie, to było wtedy, jak Legia rozwaliła nam Gieksa. 5-0 w Katowicach. Ale na szczęście, że to już wyparł z psychiki i już nawet teraz nie pamiętam wyniku. Ale zaraz. No przecież przed chwilą żeś powiedział wynik. Co? 5-0. Zaś pamiętam, Jeronie. Fajna mi grupa wsparcia, jak ja się teraz czuję gorzej niż jak się czuł. Zaraz, to było aż tak straszne przeżycie? Zbyszku, chyba mamy problem. Ja mam go od paru lat. Ciociu, mogłabyś... Ciociu. Halo. Zamyśliłam się oraz coraz częściej mi się to ostatnio zdarza. A ty masz jakieś problemy? I tak i nie, wiesz? Ty wiesz, co mi wychodzi z tego pasjansa? No. Z tej terapii grupowej dla wujka nic nie wyjdzie, wiesz? Słuchaj, problem mam inny, wiesz? Jak tu zdobyć do końca miesiąca 200 zł? Aha. Ty, ale tyś chciał mi coś powiedzieć, nie? Może jakaś sprawa? No to mów. Nie, nic. Ja chciałam tylko powiedzieć, że ciocia robi wyśmienite zupy i resztę też. Jest kochany. Bercik! Nie, Klara, zapomnij. Rozregulowałaś mu mechanizm wytwarcia. Uważaj. To może ja bym się wykąpał? A może wyszorował plecy? Bo to może ja mam nową gąbkę, ale starą gąbka też będzie dobra. Jak ja umiałam mieć plecy. Bercik, to ja mówiłem. Ale ja pokażę. Ale ja wykąpię się w hotelu. Właśnie, w hotelu? Tak. Klara by ci chciała powiedzieć, że przydałaby ci się taka terapia grupowa wyparcia. Wiesz, ty masz sporo traumatycznych przeżyć wypartych na amen. No nie ma to tam. Traumatyczne, sryczne, pieruna. A jak przychodzi co do czego, to co? To do hotelu. Gorolskie wydalaski. Ale Bercik, wiesz co, ty nie masz racji, muszę ci powiedzieć, że jak myśmy tu jechali, przez całą drogę rozmawialiśmy z Klarą na temat kompleksu Edypa. Założę się, że nie słyszałeś. Edypa, coś, że tam słyszą. No to brawo! Edyp. No. Ja go nawet znam. Kompleks Edypa chyba każdy. I on jest w kompleksu Edypa i no Edypa znam. Edypa, on jest stróżem pod piętnostką na Korfantego, tak? Co? Nie, to taki król. Jaki król? No, kurde, kto tu jest Hali za kto Gorol, kierona? Godol, jakby chciała, że cię mieszkała na Korfantego. Nie ma, przecież ja chyba lepiej wiem, że ten Edyp, to on jest stróżem na Korfantego pod piętnostką. A król? Król też był takiego, też znowu na troszkę gorzej, bo król, on sprząto na tej bocznej od wielkiej figury, a tutaj na Korfantego pod piętnostką Edyp, rozumiesz? Bercik, Edyp to był taki król, starożytny król. No. Jaki starożytny? Nie no, faktycznie, młody to on nie jest. Nie, czekaj, ale mużdżyca, on się nie nazywał Edyp, no on się nazywał Elder, Achim Elder i on sprząto pod piętnostką. A co wy mi tu wyjeżdżacie z jakimiś starożytnymi stróżami, pieruna? Kurczę blade, jakieś grupy wyparcia, grupy wsparcia, pieruna, jakieś pieroństwa reumatyczne, pierdoły. Ale mechanizmy, my mamy poukładane wszystko z domu i no takie grupy wcale nie są nigdy potrzebne. Ale kurczę, jak się zdenerwował. Ale Bercik, ale właśnie uspokój się, to dotyczy wszystkich i kompleksu Edypa też, nie? Pewnie, jasne. To jest taka stara teoria, według której każdy mężczyzna chce żyć ze swoją matką. O. I bardzo dobrze. I u nas tak jest, ale nos tego wcale nie trzeba uczyć. Co? Oczywiście. U nas każdy porządny facet tak robi, bo u nas jest moralność, nie to co u was. U nas każdy porządny, hop, żyje ze swoją matką. Jak to żyje z matką? Zaraz.
No kurczę, normalnie, bo u nas jest taka śląska tradycja, że do 18 roku życia u nas każdy tętego ze swoją matką, a potem dopiero zjeżdża na dół do kopalni, do chopów. Do chopów? A tej kopalni to z kim żyje? Już to, no z kim żyje? Ze sztajgrem tam żyje. Przede wszystkim ze sztajgrem. Trzeba zawsze dobrze żyć ze sztajgrem, ale ze wszystkimi też. Ze górnikami przodowymi, z górnikami strzałowymi, przede wszystkim z brygadzistami, to trzeba dobrze żyć. Tam każdy z każdym żyje od przodku do łaźni. Co za durne pytanie, widzisz? Bydeczek, ale nigdy mnie nie mówiłeś o żadnej łaźni. Męski seks zbiorowy, to jest taka tradycja? Ja, no patrz jakie to zboczone, ty bezprawnie o seksie i nogo dusz. O co tu chodzi, ty? Poczekaj, Klara, ja mu wytłumaczę... tę drugą część tego kompleksu Edypa. Uspokój się będzie. Więc tak, w drugiej części chodzi o to, że według tej teorii to każdy facet chciałby zabić własnego ojca. Jak to zabić? Zamordować? To chyba w jego rolę, bo my tu na Śląsku szanujemy swoją rodzinę i ją kochamy. I on nie zna nikogo, kto by chciał mną zamordować swojego fatra? Ale... Chyba, że Geralt. Geralt by chciał zamordować, ja tego pierna znam. Z zimną krwią by zaciukał. No i Alois, ale Alois jest mało wer. Kipuś też by zamordował, ale Kipuś to jest hachorą, by każdego chciał zamordować. No i jeszcze Ewald. Ewaldowi się też nie dziwia, bo wyjątkowo nienawidzi się ze swoim ojcem. No o mojej żonie Andzi i jej braciszku to już nie wspomnę, bo im się tatuś wyjątkowo nie udał, także sobie mu kark skręcił. No ale poza tym to ja nie znam nikogo, kto by chciał zamordować własnego ojca, a już w życiu nie ja. No chyba, że tak. Chyba, że w tym momencie jakby mnie prął kablem od żelazka, bo przywiązywał mnie do hajcunga. Kurde, to był chaos. Przywiązywał mnie normalnie do hajcunga i mnie prął. Normalnie bym mu kark skręcił. Kawał hahara była, gizda piernego. No tego, kogo by jeszcze zamordował? No mojego szwagra, to bych kochanego udusił normalnie, albo utopił w łyżce wody z zimną krwią. Andzia też czasami bych zamordował. Becie, już byś się uspokoił, co wszystkich byś pomordował, co? Ale poza tym, donos, rodzina, to jest rzecz święto, my się bardzo szanujemy. No i co, Bercik, jak myślisz? Pomoże ci coś ta terapia grupowa? Czujesz się już troszkę mądrzejszy? Nie, to jakieś jest pierone, jakieś gorąskie wynalazki. Cała filozofia polega na tym, że naprzód musi mieszkać u swojej matki, potem możesz zabić własnego ojca i nie wiadomo, po co mieszają do tego jeszcze naszych stróżów. Zero moralności. Psa? Halo! Ja już jestem. Słuchaj, ale w zasadzie ta dziocha mogła u nas spać, wiesz? A, no pewnie. No, ale może innym razem. Ma bardzo piękny pokój w hotelu. No tylko ten barek hotelowy to za drogi. Ty, mam do ciebie prośbę, żebyś na drugi raz tu przyprowadził kogoś mądrzejszego, dobrze? Coś ci powiedział? Mądrzejszego? Myślisz, że ona jest głupia? A wiesz, ile ona bierze za taką jedną terapię? 200 zł. No i co ty na to? 200 zł za fandzolenie takich głupot. I ktoś za to płaci. Tak jest. Bercik, co się dzieje? Mam pomysł. O Jezu, zaś się zaczęło. O, Kajsu, moje pieniądze. I moje. Jarunia, jakie wyście są agresywne, te normalnie jak jakieś gorole. My są agresywne. Ale czekajcie, to świetnie, żeście są agresywne. To świetnie się spłodą. Nic z tego nie rozumiem. Nie, dobrze się spłodą, bo właśnie, że zrobił kurs modelatora grupy wyparcia. Znaczy tego, wsparcia. Wiecie w ogóle, co to jest, czy nie? No? No to jest coś takiego... Na dole ja, jak się robi grupy wsparcia, ja? Nie, nie, żadne chodniki. Nie wiecie, co to jest? No, jak się drąży chodnik i się grupa wsparcia robi, szczuble te sprawy, żeby to nie czepło, to trzeba nie, grupa wsparcia. Przestań gadać jak gorol. Albo nie, dobrze. Gadaj jak gorol, być agresywny jak gorol. Znaczy się, potrzebujesz czego? Żebyś mi od domu jaka siorka. Nie, moja. Znaczy się, że potrzebujesz grupy wsparcia, rozumiesz? Tyś po prostu miał artretyczne przeżycia w dzieciństwie i no, że się wyciepną poza ten twój łysy łeb. I no nie łeb. Ale rozumiesz, że potrzebujesz mnie, no. Bercik, nic z tego nie rozumiemy, nic z tego. O co ci tu chodzi, no? Chodzi mi o to, że ja właśnie zrobił kurs paralunatyka, czy jakoś tak, no. No, widać, że wy mi nie wierzycie. Proszę bardzo, certyfikat, proszę.
No, co zły? Ty, ale to nie żaden certyfikat psychoparalityka żadnego. Ty. Nie no, ale to nie jest to mój certyfikat, nie jest. Bercik, no to jest twój certyfikat, ale kursu spawalniczego z 89 roku. To prawdy. Patrz, jak ja mu bajzel w tych papierach, no. Jak przyda do domu, muszę moja Andzia zaraz opieprzyć. No ale czekajcie, wróćmy do rzeczy. Normalna grupa wsparcia kosztuje 200 zł od UBA. Ale ją odwoz wezna wiela? 10 razy mniej, po 20 zł. I nawet nie musicie mi płacić za to. Hopy, przecajowum już dychaleca, nie? Czyli docie mi podysza i my są kwita. No, jak? O, cześć, wujek. Cześć, Kubercik. No, Bercik jest w domu? A, nie, ale ciebie szukał. Szukamy? No, a co chciał? Chciał poznać teorię negocjacji biznesowych. A po co mu to? Nie mam pojęcia. Dałem mu taką szybką lekcję i dostałem dychę. A, pewnie ma nadzieję na lepszy biznes, co? No właśnie, wujek, bo wiesz, zaprosiłem Karolinę do kina. I? No i potrzebna byłaby mi jeszcze dycha. Aj, sorry, Hubercik, ale po spotkaniu wczorajszym, wiesz, z panią Klarą w barze, no jestem spłukany, no nie ma to tamto. Dobra, trudno. Z mojej analizy waszego mechanizmu wyparcia wynikło, żeście są agresywne gorole. My są to ty gadasz jak agresywny gorol. Jo, jest gorol. Łapie go to, że jest gorol. A kto? Nie pamiętasz, co? Jakżeś co tydzień jeździł do Sosnowca tramwajami. Nie pamiętasz, ale łapie go to, że jest gorol. Nie wrzeź na mnie! Bardzo cię proszę, nie wrzeź na mnie, bo jest agresywny. Ale co z tego? Każdy Hanys z czasem jedzie tramwajem do Sosnowca. I co z tego? No może każdy Hanys, ale ja nie. Co, może mi chcesz powiedzieć, żeś nigdy nie był w Sosnowcu tramwajem, co? Nigdy. Jak nie? Wtedy, co ja jeździł co tydzień do Sosnowca. Widzisz, przyznał się, jednak przyznał się, że jeździł. I to jest mój pierwszy sukces jako waszego psychoparalizatora, że się przyznał, czy psychoparalityka. Tak? Razy my jeździli do Sosnowca tramwajem. Nasze baby nas po wóz posyłali, bo tam był taki tuni sklep. Ty mi wyciepujesz, że co? Że ja do Goroli po Krupnioki jeździł, tak? A co, możeś nie jeździł? Pewnie, może nie, do dzisiaj pamiętam, razem się po tym burzy jeździli. Ty przestań gadać takie głupoty, ja cię klupca, ja ci głupoty łeb, spadłuj mi jeden psychopatom gorolskim! Jakby wujek tak nie jechał na ten mój Sosnowiec i na tych Goroli, to wujek byłby całkiem... Halo, przecież tam też żyją normalni ludzie, nie? No właśnie, to może to jest tak, że ty no gorole są w porządku, a my Hanysy są wredne. No patrz, jo czysty Hanys, a jo jest do niczego. Wujek, to nie ma znaczenia, czy ktoś jest Hanys czy gorol. Jedni są tacy, a inni tacy, po prostu. Może lech, synek. Przecież patrz, ty żeś jest normalny, prawdziwy gorol, a ty żeś jest w porządku. Ty jedyny mnie rozumiesz i ty nic za to nie chcesz, rozumiesz? To mi się w tobie podoba, a ja całe życie myślał, że to ino gorole są interesownymi hapolami. A tu się okazuje, że co, że to mechanysy takie są pieruna. Nie no, patrz, ten Alois, ten kipuj, no interesowne hapole, no. Nie, wszystko jest nie tak, i da się powiecić. Wujek, zaczekaj, co? No właśnie, to nie miałbyś tej dychy jednak dla mnie, no wiesz, no ja muszę jakoś przed Karoliną się pokazać, no. Ty, czekaj, gorolu. To ty wszystko po to, żeś mi godał i no, żeby dostać ta dycha? Nie, no przecież... Nie, błagam cię, powiedz, że tak. Powiedz. No tak. No, w porządku, Jarunie, dobra, dzięki, już ci te brele podnoszę. Moc, synek, w porządku, ciesza się. To jednak miałeś rację, całe życie. To wy, gorole, że się są interesownymi hapulami, tak? Moc tam ta dycha. Jarunie, jakie życie jest proste, jakie życie jest piękne, jakie życie jest oczywiste. Nawet gorole zawsze idzie liczyć. Na Górnym Śląsku całymi dniami bieli Hany.